Cześć, z tej strony Ekspert i witam was w kolejnym odcinku SGSM Premium. Tym razem kolejna gra z programu dla dzieci Hugo, nieco starsza niż przygody naszego bohatera na tropikalnej wyspie, albowiem z lat 90. XX wieku, czyli Samolot. Rozgrywkę z tej gry mogliśmy zobaczyć m.in. w wersji francuskiej czy niemieckiej, ale również i w Polsce w zmodernizowanej wersji. Mam na myśli jedną z minigier telewizyjnych z Agenta Hugo, którą omówiłem w jednym z odcinków Super Game Show Meister, czyli Bitwa Powietrzna, do którego obejrzenia zachęcam. Ale teraz przechodzę do zasad. W tej grze zasady były praktycznie takie same jak w Bitwie Powietrznej. Hugo musiał dolecieć swoim samolotem do groty Scylli, gdzie była uwięziona jego rodzina. Postacią sterowało się klawiszami 4 w lewo, 6 w prawo, ale sterowanie działało w ten sposób, że jeśli gracz kliknął 4, to Hugo leciał w lewo do tego momentu, dopóki gracz nie nacisnął 6. W samolocie trzeba było uważać na 2 przeszkody. Pierwszą z nich to były chmury burzowe, które zamieniały samolot w proch, oraz czerwone balony, na których były zawieszone laski dynamitu. Oprócz czerwonych balonów, były również niebieskie balony, na których zawieszone były sakiewki. Jedna taka sakiewka wynosiła 50 punktów, za każde 100 punktów gracz mógł sprawdzić mapę, wciskając klawisz 0. W mapie można było sprawdzić, gdzie lecimy. Z tego co mi się wydaje, grota Scylli nie była nigdzie zaznaczona, więc trzeba było kierować się intuicją, lecz była ona ukryta gdzieś w górach. Gra była na czas, o czym świadczył wskaźnik paliwa. Gdy Hugo doleciał do celu, został wystrzelony przez katapultę w samolocie i zaliczył miękkie lądowanie ze spadochronem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o samolot. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku SGSM Premium. Cześć!